Informuję, że zakończyliśmy posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Tematem tego posiedzenia komisji była m.in. ustawa, nowelizacja ustawy chroniącej Polaków przed podwyżkami cen prądu. Mogę przekazać komunikat, że komisja przyjęła ten projekt ustawy. Przekazujemy to do marszałka Sejmu, a zasada jest, cel ustawy absolutnie się nie zmienia. Celem ustawy jest ochrona Polaków przed podwyżkami cen prądu. Dotrzymujemy słowa, chronimy Polaków przed podwyżkami cen prądu, jakie dotykają inne kraje Europy. Pragnę podziękować panu ministrowi Krzysztofowi Tchórzewskiemu za mocne wsparcie w tym zakresie. Pan minister po przyjęciu ustawy przez nas w grudniu ubiegłego roku jest w intensywnym dialogu z Komisją Europejską. Nowelizacja zawiera też przepisy uzgodnione z Komisją Europejską. Natomiast tu chcę bardzo mocno zapewnić, ceny prądu w Polsce są zatrzymane. Polaków nie będzie uderzał wzrost cen energii elektrycznej. Chronimy portfele Polaków. Uważamy, Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ceny prądu powinny być siłą konkurencyjności naszej gospodarki, ale także gospodarstwa domowe nie powinny i nie będą odczuwać podwyżek cen prądu w swoich portfelach. Chciałbym wyjaśnić techniczne sprawy związane z ustawą. Otóż przyjęta w grudniu ubiegłego roku ustawa, która składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest zmiana podatku akcyzowego oraz zmiana wielkości opłaty przejściowej. I te dwie zmiany związane ze stałymi obciążeniami, one załatwiają 50% możliwych podwyżek cen prądu. A więc o 50% jakby kompensują możliwe podwyżki prądu. Razem to jest 4 miliardy 50 tysięcy złotych. To jest taka kwota, która wynika właśnie z tych dwóch regulacji. Druga część, żeby skompensować, a więc nie dopuścić do podwyżek cen prądu, to jest następne 4 miliardy złotych. To są kwota wynikająca właśnie już z tych spraw związanych z regulacjami na naszym rynku. I w tej dziedzinie te rozwiązania, które zostały przyjęte, powodują, że tutaj jesteśmy w tej chwili jakby bliżej do tego, żeby uniknąć pewnych zagrożeń formalnych. Dlatego też podzieliliśmy ten okres na dwa. Od 1 stycznia do końca czerwca i od 1 lipca do końca roku. W pierwszym okresie to jest wypłata z funduszu różnicy cen, która będzie obejmowała wszystkie przedsiębiorstwa, a więc pełne 100% wyrównanie z tego tytułu ewentualnych strat, które były poniesione, bo chciałbym podkreślić, że 90% odbiorców nie zanotowało wzrostu cen. Zanotowały wzrost cen tego typu odbiorcy, jak tacy, którzy zmieniali odbiorcę, tacy, którzy byli poza taryfami, tacy, u których no, inny dostawca ewentualnie wygrał przetarg. Natomiast od 1 lipca będzie to wyglądało w ten sposób, że na poziomie ustalonej ceny w ustawie, czyli z 30 czerwca 2018 roku, pozostaną nadal gospodarstwa domowe, a więc te 15 milionów gospodarstw domowych nie dotyczy w ogóle sprawa wzrostu. I tutaj jest absolutnie jasne, od początku roku tak jest i do dzisiaj ta cena się nie zmienia, więc gospodarstwa domowe są w pełni bezpieczne. Instytucje publiczne, szpitale, samorządy, a więc wszystko to, co jest finansowane z budżetu państwa lub przez podatników, tutaj też jest pełna wypłata z funduszu różnicy cen. Dodatkowo dochodzą do tego prawie 2 miliony mikroprzedsiębiorców i prawie 60 tysięcy małych przedsiębiorców. Natomiast z tych rozwiązań wychodzą przedsiębiorstwa średnie i duże. W tej dziedzinie jest zastosowana zasada, na którą Unia Europejska zezwala, a więc ta pomoc publiczna w wysokości
założonej około 200 tysięcy euro na 3 lata, czyli tak naprawdę 1 000 000 złotych do wypłaty. Okazuje się, że większość przedsiębiorców z tego typu formy pomocy nie korzystało, a więc zmieszcza się w tej dziedzinie, w tej dozwolonej pomocy publicznej, bo tutaj ona już będzie miała miejsce. I z naszego rozpoznania wynika, że no niestety, ale 16 przedsiębiorstw w Polsce ze wszystkich się w tej pomocy nie zmieści. Chciałbym też dodać, że przygotowywane są przepisy i to nie tylko w Polsce, ale także będą wyjmowały prawdopodobnie całą Unię Europejską, dlatego że energochłonne przedsiębiorstwa, grozi im w tej chwili sytuacja trudna w związku z dużym udziałem prądu w ich produkcji, dlatego też niektóre zaczęły przygotowywać się do opuszczenia państw Unii Europejskiej. W tej dziedzinie będą przygotowywane i w Polsce są też przygotowywane rozwiązania, które przekonany jestem, że wejdą od 1 lipca, a więc w tym momencie także te rozwiązania obejmą te przedsiębiorstwa, dla których te de minimis jest po prostu dużo, dużo za mało. Otóż Eurostat podał, że na koniec miesiąca stycznia bieżącego roku koszty prądu, koszty energii elektrycznej w kosztach ogółem przedsiębiorstw w Unii Europejskiej kształtują się od 1 do 3% średnio. Natomiast w energochłonnych około 20%. I z tego tytułu, jeżeli te powiedzmy 2%, 3%, 1,5% w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i tutaj jakikolwiek ruch no jeszcze nie jest bardzo groźny, to w energochłonnych te ruchy cen prądu są groźne i dlatego tutaj w ramach Unii Europejskiej jest już intencja w tej chwili, żeby stosować różnego typu rozwiązania, które by zatrzymały przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej. Jest to dużo miejsc pracy, więc tutaj w Komisji Europejskiej już jest duże zrozumienie do tego i przekonany jestem, że w niedługim czasie krajowe będą rozwiązania, ale także te krajowe rozwiązania mają wsparcie Unii Europejskiej.